Witam wszystkich na kanale, z tej strony Czaberdach. Co słychać w Survarium, w świecie Survarium? Mamy 4 mody już w tym momencie dostępne. Mod polegający na researchu, czyli łapiemy punkty naukowe i bronimy ich. Bardzo ciekawy, bardzo obronny, taktyczny z... mod, o, słowo mi uciekło. Bardzo taktyczny mod. Teraz bierzemy udział w odnalezieniu artefaktu, dostarczeniu artefaktu do bazy i 5 artefaktów zebrać, by wygrać. Oraz jest tradycyjny deathmatch i bodajże jakiś conquest. Tak to chyba wygląda. Więc chłopaki się rozwijają. Co ciekawe, od naprawdę mnóstwa czasu są ciągle w wersji beta. Ciągle coś jest robione. I to w samym, kurczę... No skoro to nawet jeszcze do alfy nie weszło, to w samym systemie, kurczę, coś im ciągle nie pasuje. Próbują go urozmaicać, bo mapki wyglądają fantastycznie. Co się zmieniło? Zmieniło się optymalizacja. Wcześniej na ustawieniach jakości praktycznie maksymalnych gra mi śmigała. Teraz coś chyba z optymalizacją się spieprzyło, bo gram naprawdę na słabiutkich ustawieniach i czuję, że gra jest wolna. Oraz pay to win, kurde, goście biegają z takimi brońmi, że to jest głowa mała. Ja biegam z podstawkami, no nie mam zamiaru inwestować w to prawdziwej kasy. Po prostu nie mam zamiaru w to inwestować prawdziwe kasy, więc biegam z moimi zwyczajnymi pukawami i wygląda to jak wygląda. Jest to troszkę frustrujące, jak nie zapłacisz, to czujesz, że zsiesz. Czyścisz buty gościom. No ale nic. Mapki wyglądają pięknie, naprawdę. Wszystko się świeci, wszystko, kurczę, szumi, wszystko chcecie zabić. Fajnie można się chować w krzakach, ładnie to wygląda. Spoko się celuje, fajny system celowania, gdy broń ci łazi. W żadnej innej grze aż tak tego nie odczułem, żeby to wahanie broni podczas celowania tak przeszkadzało. Genialna rzecz naprawdę. No i tyle, jeżeli chodzi o odczuwalne, dostrzegalne zmiany po prawie już po roku, od kiedy ostatnio wypuściłem cokolwiek z Survarium. Więc zobaczymy, co to za w ogóle Kurhan Mamajewa, zobaczymy, co to za mapka. Nie znam tej mapki, więc znowu będzie, kurde, cudowne zagubienie. Ale nic to, szukamy artefaktów, to jest najważniejsze. No i spróbujemy oczywiście coś ubić po drodze. O, zaczęliśmy. No tak jak mówiłem, gra mi straszliwie chodzi. Gra mi chodzi naprawdę dosyć opornie. Co tam wybuchło? Widzicie ten efekt ruszania się broni? No po prostu tragedia. Jak takim czym... jak cokolwiek upolować? Jak cokolwiek tutaj upolować? Tak jak mówię, nie znam mapy. Kurde, idę na ślepo. Sympatycznie, że można praktycznie wszędzie się wbić. To jest naprawdę bardzo miły akcencik. Dobra, tu mamy jakieś artefakty.
tam coś się mocno ostrzeliwuje. Odejdź, odejdź, odejdź. Tu coś widziałem, okej. Chyba go nie trafiłem nawet, do cholery, ale padł. Przestraszył się. To jest najważniejsze. No gdzie ten gościu? Był tam. Czy ja mam tu cokolwiek zebrać? Destroy anomali, destroying. Był tu gość. No, poradził sobie beze mnie. Przeładunek szybciutki. Elegancko. To nasi, tu granacik jakiś wybuch, więc od razu kontrolnie przycelujmy sobie, zobaczyć co i jak. Aj, już go miałem mieć. Już go miałem mieć. No i ładnie. Dobra, czyli tak wygląda, powiedzmy, gra. Jeden, gdzie ja wlazłem? Gdzie ja wlazłem? Jeden zgon póki co. Że niby gdzie ten artefakt? To nasz, poradził sobie, dobra. Ło! O ty drabie! Ajdź, w momencie przeładowywania, no niestety. No niestety, ale jednego killa mam. To jest, to się liczy. Okej, okay. Jesteśmy praktycznie w tym samym miejscu. To pięknie to wszystko wygląda. To trzeba po prostu przyznać gościom z Wostok. Trzeba im przyznać, że wykonali pracę graficzną na naprawdę wysokim poziomie. Zabiłem go! No to co mówię, mają... Zobaczcie jakie pukawki do cholery. Z celownikami, którymi nie sposób nie trafić. A ja po prostu muszę się męczyć. Zabiłem gościa. 2 do 3. Więc nie jest źle. Póki co nie jest źle. I prowadzimy, jeżeli chodzi o ilość artefaktów. Dobra, wbijmy sobie na górę. Uwielbiam snajpery i uwielbiam snajpić w tej grze. Zresztą... To jest jedyna rzecz, którą mogę cokolwiek zdziałać. To jest naprawdę jedyna rzecz, którą mogę cokolwiek zdziałać. Bo innymi rzeczami tak fatalnie się strzela, kiedy nie są... Artefakt Destroyed. O Boże, co tu się dzieje? Dostał. Pięknie. Pięknie dostał. Nie, nie, wdupiłem się gdzieś. To przeskoczył, nie mój, nie mój przeskoczył. Oho, i tu może być wesoło, tu może być bardzo wesoło. Chwilkę odczekajmy. Chowamy się oczywiście w krzunach. Nic nie widać, nic nie słychać, więc spoko, cisza. Dobra, lecimy. O. Dobra, polećmy po ten artefakt może w takim razie. Uchu, tylko że tu coś było, tu coś się działo. Tu ktoś szalał. W
tym kierunku. W tym kierunku gdzieś ktoś szalał. Ja bym się z chęcią na górę wbił. Dobra, zły pomysł, zły pomysł. No zobacz, co on posiada. Shit. No i czwarty zgon. Nie, piąty. Czwarty. Dobra, zasuwamy. Nie ma co tutaj. Nie spinamy się. Nie spinamy się. Ja tu przyszedłem sobie się pobawić, a nie się spinać. Jednoznacznie. Jak coś mi się uda, to mi się uda. Jak mi się coś nie uda, no to trudno się mówi. O Boże, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Dopiero teraz to wyczaiłem. Ale masakra. Dobra, i tutaj gdzieś jest tenże artefakt nasz. Zniszczony został. No, cudownie, albo nie. Zależy, jak na to patrzeć. Zależy, kto go zniszczył. I tutaj leży coś. Co to jest? Że niby co to jest? Dobra, mniejsza z tym, co to jest. Co tam się dzieje? Okej, cisza i spokój. Jakąś skrytkę trzeba znaleźć. Cały czas gościu gdzieś stamtąd napierdziela. Artefakt spam. No to ja lecę po artefakt. Gdzieś. Gdzieś tutaj jest. Jeżeli tylko znajdę drogę do niego, oczywiście. Jest. Jest i artefakt. Bracie, bracie, nie strzelaj. Padłeś. Bardzo ładnie. Gdzie jest ten artefakt? To jest to? No i co ja mam z tym artefaktem zrobić teraz? Dobiec do bazy zapewne. Nie mogę biec. Przynajmniej strzelać mogę. Obroń mnie, błagam. Gdzie ja mam z nim iść? Tu, tu mam z nim iść. Strzelaj, strzelaj, kolego, błagam. Tutaj mam z nim iść. No i znakomicie. Pięknie. Aha. Zdobyliśmy dwa artefakty. No i co to mi dało? Co to mi dało? Jak na razie niewiele. Oprócz tego, że zrespawnowała się gra. Jak tam stoimy? 60 punktów, 3, 4 zgony. Nawet żeby zmienić sobie imię z Survivor, coś tam, coś tam, coś tam, to kurwa trzeba zapłacić kasę. To jest po prostu paranoja, ludzie. To jest paranoja. Co tu się dzieje? O, 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 o. Dobra, szybciutka apteczka, trójeczka. Oczywiście, że pudło. Oczywiście, że pudło. Cholera jasna, czy ja coś strzelę tam? Dobra, padli. Jest! Dobra, kill. Pięknie. Piękny kill. Z takiej odległości, no nie z samej. Aj! Tu mi dym przeszkadza. To mocno. I to mocno mi ten dym przeszkadza, więc tutaj raczej już niewiele zdziałam z tej pozycji. Ale tutaj coś wybuchło było. Shit, 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 shit. Z tej strony się wyszło. A to drapa.
Takie buty. Czy oni kradną nam właśnie nasz... A nasze artefakty? Chyba nie można. Dobra, biegniemy jednoznacznie w tym kierunku. Oni tu byli. Ona jest pedałem. Mamy artefakciarzy. Co się wydarzyło? Miałem już strzelać właśnie. Trzy artefakty. Elegancko. Wygraliśmy, ludzie. No to ładnie. Strzelanie z biodra. Pięknie. Odblokowano osiągnięcie. I znalazłem, w końcu znalazłem do cholery pieprzone... Oj nie, cancel. Pieprzone co? Co to zdobyłem? Artifact Hunter i Sniper. Pięknie, pięknie. Ładnie. Jakieś medale dostajemy, nie wiadomo za co i co one oznaczają. Ekstra nagrody. Personal. General. Allies i tak dalej. Wszystko wiadomo. Nie wiadomo o co chodzi. Więc chodzi o pieniądze. I dostałem nową... nową rangę? Reward 1000. 9 ranka. Ranga. Boże, jaka ranka. Okej. Okay. Zgadzamy się na to. Powiedzmy, że na to się zgadzamy. I po co mi to potrzebne? Zaraz, gdzie to w ogóle jest? Nie w skillach, w equipmencie. O właśnie, to co znalazłem. To jest mi potrzebne, bo chcę sobie w końcu do kurwy nędzy upgrade'ować jakąś swoją broń. Tylko się zastanawiam, którą chcę upgrade'ować. Prawdopodobnie będę chciał upgrade'ować to, co, czym się posługiwałem w tym momencie. Czyli to. I to się upgrade'uje tu workshop. I możemy... 50% sukcesu. Co to w ogóle za upgrade jest? Possible upgrades. Distance zwiększony. No dobra, spróbujmy. Udało się? Aha. Plus 1 do damage'u. Plus 3 do dystansu. I armor penetration. Armor distance. Może by distance wziąć. Weźmy sobie distance. Jednoznacznie. To jest snajpa, więc... jak najbardziej dalej. 15 części, żeby coś zmienić tutaj. Czy to się udało? Udało się. Fantastyka. O! Szkoda. Teraz się udało. Dispersion. Czym jest szybciej reload, minus recoil i dispersion? Spróbujmy dispersion zrobić. Minus 12%. Fantastycznie. I 20 partów, żeby... jeszcze coś tutaj zrobić, więc jasna sprawa. O, pięknie. Plus damage, plus chambering time i ciężar. Kurwa, co jest chambering time? Szybciej się przeładowuje. Jasna sprawa. Czyli spoko. Mamy fajną pukawę teraz. Wyczyściłem się z części i z chęcią bym chyba pistolecik jeszcze usprawnił. Tu workshop. Ło, dwie części tylko. Jedziemy. O, przegrałem. Przegrałem. Tak, reload speed, waga i damage. Dajmy sobie damage. Dajmy sobie do damage'u. Dalej, distance, dispersion, celność. Powiedzmy, że w celność byśmy poszli. Dystans nie potrzeba, bo pistoleciki to są na krótkie dystanse. A dispersion jak najbardziej. O, nie udało się. Nie udało się, może tym razem się uda. Reload speed i armor penetration. Dajmy sobie reload speed. No i genialnie, zostałem z 11 częściami, z którymi jestem w stanie w sumie jeszcze coś zrobić. Na przykład tu workshop i spróbować w PPSH zmniejszyć oczywiście, że dispersion. Cholera, może to w końcu coś pomoże. I mam jedną część mi, jedna część mi została, więc nie zrobię z tym nic. Nic z tym nie zrobię. Nic. No i dobrze, ludzie, tak to wygląda. Fajnie, mamy teraz workshopy.
skille ciągle były, są takie, jakie były prawdopodobnie. W pracy są ciągle survival skille i techniczne skille, więc nie wiem, kiedy oni to obmyślą, co planują z tym zrobić. Zdobywamy przedmioty jednorazowego użytku, które możemy aktywować sobie na czas meczyku, więc generalnie bardzo ładnie to wygląda. Dzięki za oglądanie, cześć czołem.